i dzisiaj zrobimy wielki test czekolad Mr. Beasta. Spójrzcie na to, na czekoladzie jest napisane dziel się, share, jest ich sporo. Ja tu widzę dużo czekolady. Tak, do zgarnięcia jest Tesla, jakieś skutery wodne, udział w odcinku u Mr. Beasta oraz wiele różnych innych mniejszych nagród. Tesla! Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. Moi kochani, wiem, że nie było dawno odcinka z Clasha, no ale musicie mnie zrozumieć, że nie jestem w stanie grać we wszystkie gierki i być ze wszystkim na bieżąco. Dlatego odcinki z Clasha będą pojawiały się wtedy, kiedy zostanie dodany do gry jakiś update albo coś będzie się ciekawego działo w tej grze. Na przykład zostanie dodany jakiś event. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie Mighty Minera, czyli potężnego minera. Jest to nowy heros, który pojawił się w Clash Royale. Jest to czwarty heros. Pozostałe trzy już sobie przetestowaliśmy. Jest on teraz dostępny w trybie okresowym, więc mamy szansę go sprawdzić. Teraz każda osoba, która kiedykolwiek grała w Clash Royale, teraz na przykład nie gra i tylko wbija zobaczyć, co się dzieje nowego w tej grze, zostawia łapeczkę w górę, więc wszyscy, którzy wbili, zostawiają łapeczki w górę. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale i oglądacie u mnie po raz pierwszy Clash Royale, to polecam wam całą moją serię. Macie specjalnie pod to stworzoną specjalną playlistę, więc oglądajcie, korzystajcie, a teraz moi drodzy, zaczynamy! Na samym początku proponowałbym zrobić mini opening. Okej, epic check spad i mamy epic chesta. Zaczynamy od epic chesta. 7 przedmiotów, karta, wild card, knight, arrow, Tesla, bomber, hogrider, X-Bow oraz Wallbreaker. No, taki dosyć ten, kurczę, cześcik. Przejdźmy sobie teraz do sklepu, sprawdźmy, czy mamy coś za darmo do odebrania. Oczywiście jest skrzyneczka, opening, robimy skrzynki. No i moi kochani, pamiętajcie, że jeżeli robicie zakupy w Clash Royale, gemów, korzystajcie z mojego kodu Farel. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę sporo pomaga. Może inaczej, zróbmy tak, że jeżeli w tym momencie klikniesz w link, który znajduje się w opisie i potwierdzisz, że masz zainstalowany Clash Royale i napiszesz w komentarzu lubię Clash Royale, to bierzesz udział w konkursie na 50 zł PSC. Wyniki konkursu ogłoszę w sobotę o godzinie 10 w przypiętym komentarzu na dole pod tym filmem. A za 50 zł PSC możecie sobie kupić na przykład 1200 gemów, więc to jest mega fajny konkursik. Więc bierzcie się do dzieła. Ja zagrałem już pierwszy meczik potężnym minerem i zdobyłem 4000 golda. Tak wyglądał mój deck, w którym znajdował się Balon, Mega Minion, Tombstone, P.K. Zap, Goblin Gang oraz Ice Spirit. Udało mi się też wymasterować pierwszą kartę. Co to znaczy masterować karty? Moi kochani, już wam pokazuję. Musimy wygrać 5 meczy, dzięki czemu będziemy mogli pakować jakby dodatkowe punkty do danej karty. Odbierz swoje nagrody. Klikamy w to miejsce, wybieramy Balona i dajemy odbierz nagrodę. Spójrzcie na to, pierwszy level nagrody w balonie odebrane i dostaliśmy 1000 golda. I teraz mamy dostępne kolejne taski do wykonywania. Bardzo fajnie, jak ja grałem w 2017 roku w Clash Royale, zaczynałem swoją przygodę, nie było takich fajnych tasków, co nie motywowało do takiej gry daną kartą. Teraz jak widzicie, musimy zadać 150 tysięcy obrażeń balonem, to jest sporo. Dzięki temu otrzymamy 75 gwiazdek i dostaniemy też 20 balonów. Mega fajne są teraz te taski. Tutaj możemy sobie teraz wybrać kartę, którą chcemy wymasterować. Damy na przykład Inferno Dragona. Odbieramy. Jak widzimy, na tej karcie zadania mamy podobne. Dajmy też Mega Miniona, ponieważ nie mam go na poziomie 15. Ulepszmy sobie. 1000 golda. Minera też bym sobie podniósł wyżej. 1000 golda. I na przykład Goblin Gang. Okej, super. Teraz kliknijmy tutaj. I w tym miejscu znajdują się wszystkie karty, które masterujemy. Zobaczmy sobie, czy mogę dziką kartę użyć na czymś. Na minionkach. No dobra. Minion Horda. Niech leci. Tutaj dodajemy sobie książkę do lawy. Proszę bardzo. Lava Hunt 1920. Mamy to, moi kochani. Moja kochana lawunia jest możliwa do ulepszania. Oczywiście, że ją od razu ulepszamy. Wow, level 14 Lava Hunt. Coś pięknego. Star jedyneczka, plus 10, star dwójeczka. To będzie najsilniejsza karta w moim deku. No i tutaj oczywiście muszę wygrać jeszcze jedną walkę, żeby sobie móc ją wymasterować. Więc teraz zagrajmy sobie szybciutko meczek, a później przechodzimy do testowania potężnego minera. Okej, okay, Hogrider na 13, nieźle się zapowiada. Teraz go sobie ładnie spuszujmy. Wyjdziemy sobie lawką tutaj, na spokojnie. Oddał loga, dobra, dobrze wiedzieć, więc to będzie jakiś taki szybki deck z Hogriderem.
Ja tutaj zagram sobie za chwileczkę balona, do tego mega miniona i mam też fireballa, żeby to wszystko zatrzymać. Oj, 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 czy balon wyprzedzi? Troszeczkę zepsułem ten atak. Dobra, dajmy tutaj minera. Dobra, 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 dobra. Jest okej, okay, nie jest najgorzej. Myślałem, że będzie gorzej. Proszę bardzo, moja lawa jest przepotężna na 14 poziomie. Ona już powinna dawno leżeć, ona ma tyle życia, że to jest koniec świata. Princeska potrzebuje teraz raz, dwa, prawie trzy strzały oddać, żeby pokonać mojego peta. Okej, okay, mega minion, strzałki. Czy mi się wydaje, czy ten ziomek się poddał? Dobra, zagrajmy bardzo daleko minera. Chyba tak, tutaj mamy ewidentne poddanie. Chicken! Więc jak widzicie, łatwo poszło. No i proszę państwa, wchodzimy teraz w karty i zobaczcie, mastery, możemy ją wymasterować i mamy dostępne kolejne poziomy masteringu, tak to możemy nazwać. 130 tysięcy lawą musimy zadać punktów, żeby odblokować dwie lawki, nice. Sprawdźmy specyfikację nowego minera, taką wygląda, prezentuje się przekozacko, jest to champion, który rzuca bombę. W jaki sposób? Za chwileczkę wam pokażę. Jak widzicie na przykład, to rzuca nam Gianta. Mighty Miner ma w ręku drilla, który działa jak piła motorowa, albo jak inaczej, działa w ten sam sposób jak płomień Inferno Dragona. Im dłużej trzyma się jednostki, tym więcej zadaje damage'a. Ale w zanadrzu może on zmienić bardzo szybko swoją trasę, kiedy naciśniemy bombę, to on przekopuje się na drugą stronę mapy, wyskakuje i atakuje tower. Mega ciekawa jednostka. Zadaje od 44 damage'a do 444, 2640 HP, target ground, czyli atakuje tylko i wyłącznie jednostki naziemne. Za szybki to on nie jest, no i tak on wygląda. Powiem wam, że jest naprawdę jeden z ciekawszych czempionów. No i teraz go przetestujmy po raz drugi. No odcinku po raz pierwszy. Lecimy, ma Mega Knighta. No to moi drodzy, na takiego Mega Knighta fajnie by było zrzucić potężnego minera, bo on wtedy by szybko go spuszował. Zagrajmy sobie Goblin Gang w ten sposób, więc zagrajmy go sobie tutaj. Spójrzcie na to, zrzucił loga, ja Ice Spiritem przeskakuję i mój miner złapał target. Zobaczcie, jak szybko go powalił. Coś takiego jak Inferno Dragon. I teraz zrobimy tutaj mega fajny trik. Patrzcie, on jakieś jednostki rzuci mi na minera. Tak, nie no, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę go chyba przekopać. Miner, kop się na drugą stronę, bum! Przekopał się, zdążył! Zobaczcie, zrobił mega zwód. Tutaj daje szybciutko jeszcze tylko zapa, ale i tak ginie od bomby. Okej, okay, tombstone, peka, Ice Spirit. No ta peka powinna sobie z nim poradzić bez problemu. Wow, golem. No to może golema faktycznie minerem pokonajmy, bo on ma sporo życia. Czy ta peka dojdzie do towera? Doszła do towera, jeszcze zadała potężny damage. I tutaj trzeba zrobić zwód. Near. Robimy tutaj near, tak zwane. Okej, okay, proszę bardzo. I mój miner, spójrzcie, został popchnięty przez mój Goblin Gang i doszedł do towera. Niesamowita sprawa. Tu dajmy szybko pekę. Skeleton Army, spokojnie, spokojnie. Pyk, pyk, pyk. Tombstone, zap. I GG. Nawet spisuje się ten deck. Spoko, bo plus jeden. 3000 golda trafia na moje konto. Zmieńmy sobie troszeczkę deck. Tak wygląda mój kolejny deck. Mighty Miner będzie popychany przez Prince'a. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Lecimy. Mamy naszego minera za Prince'em. Rzucimy na razie tu Prince'a na przedmostek. Uwaga, rozpędzony leci. Tutaj szybko Ice Spirit do tego wszystkiego i zap. Hop, zobaczcie na to. A, czy się uda? Uda się. To się chyba uda, czy nie? Nie no, Mighty Miner na Mighty Minera. Najgorzej. Puszował mi go, kurczę. A mogłem użyć jego umiejętności i uciec na prawy tower. No trudno, trudno, nie wyszło, ale mega minion pekę zagrajmy i Ice Spirit. Tak, o, po prostu, dla rozrywki. I zap. Co jest? Dlaczego on nic nie oddał? Przecież ta peka powali mu ten tower. Idź na ten tower, go. Woohoo! Dobij go z tej wieżyczki. A jak dam mu tutaj przekopanie się, to z drugiej strony. Nie no, dziękuję gościu, że dałeś tą koronkę. Nie trzeba było, bo bym i tak to sam ugrał. Zamiast Prince'a jednak weźmy sobie Valkyrie. Będzie ona taką defensywą dla mojego potężnego minera. Pekka. Hop. I po petce. Tutaj dajemy. Pek. I zwód. Patrzcie, zwód. Szybko, szybko zwód. W lewo. Woo! I nie ma mnie. Jak widzicie, dochodzę do wieży jak szef. Dawaj, dawaj. Drilluj, drillur. Do tysiąca, do tysiąca. Jedziesz, 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 jedziesz. Patrz! Co jest? Widzieliście, jakim on jest potężny? Całą wieżę spuszował. Chłop nawet na tamtej stronie nie miał żadnej karty, bo nie miał ile eliksiru. Wow. Po prostu wow.
Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. I dajmy zapa jeszcze. Zap! Okej. Okay. Czy ta Valkyria dojdzie do tego Wizarda? Ten Wizard jest ciężką kartą. Ajajajaj. Dobra, 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 udało się. Mamy Minera. Pyk, pyk, pyk. I Valkyria. Ani razu mi Towero nie dotknie, no co jest? 5, 4, 3, 2, 1. Wow, easy win. Nie udało się niestety zagrać na 3, ale ten deck całkiem spoko. Lecimy z ostatnią gierką i tak będzie wyglądał mój deck. Jest to mój ulubiony deck, czyli Lava Loon. Zamiast normalnego minera mamy potężnego minera i do defensywy P.E.K.K.A. zamiast Inferna Dragona. Więc lecimy, zobaczymy jak to nam się spisze. Czeka na mój ruch, gościu. Ewidentnie, no dobra. Zagramy to tak. Zagramy to tak. I fajnie jakby na to wszystko jeszcze balona wypuścić. Ale musimy zagrać jednak. O tak, idealny fireball. Chyba wszystko zgniecie tam. Boom! Nie ma co po tobie zbierać. To zagrajmy sobie teraz tutaj tak defensywnie minera. Dlaczego by nie? Znaczy defensywnie, no tak z zaskoczenia bardziej bym powiedział. Strzałki. Bzzzu. Aj, jednak mnie jeszcze zdążył zapować. Ale ma Elektro Wizarda i zapa w zanadrzu, więc będzie chciał na pewno kontrować mojego potężnego minera właśnie fiorunkami. Tylko wątpię, żeby zatrzymał moją potężną lawę. Tyk, lecimy z lewej strony. A z prawej będziemy puszczali minera. Royal Giant, chodź szybko. Mega P.E.K.K.A, mini P.E.K.K.A, mini P.E.K.K.A. Goblin Gang, zróbmy tak, hop. Dobijcie i dobijcie go. Dobra, 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 poszło dobrze, poszło dobrze. Tutaj możemy jeszcze go troszeczkę zbejtować, dając minera i zaraz użyjemy z wodu i uciekniemy na prawo. Uciekamy na prawo, uwaga, woo! I drillujemy tower. Princess Tower jedzie, jedzie. Zarąbista jest ta karta, naprawdę. Teraz zrobimy tak, Goblin Gang tutaj za tower. Miner tam powoli drilluje, ale my tutaj szybciutki zwodzik. Na Princess Tower, Goblin Gang do pomocy. I jazda, jazda, jazda i po towerze. I na trójeczkę. Damy radę to jeszcze wycisnąć z tego trójkę, czy nie? Przekopujemy się defensywnie na drugą mańkę. I nara, GG. Odbieramy ostatnią nagrodę, czyli książeczkę. Ach, nie mogę, oczywiście, że akceptuję. Zamieńmy sobie na 100 gemów i wygrywam 100 gemów. Nice! Pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie na 50 zł PSC. Wyniki konkursu ogłoszę o 10 rano w sobotę. Wpisujcie kod Farel do sklepu Brawl Stars manualnie albo wystarczy, że klikniecie link w opisie. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się tak samo wspaniale bawiliście jak ja. Trzymajcie się, cześć!